Uważamy, że Bóg jest pewnego rodzaju ojcem. Maybe in every religion he is represented in a different way. Może te religie reprezentują go w różny sposób. But mostly. Ale przeważnie. When you read all the books about this kind of God consciousness. Jeśli będziecie czytać książki o różnego wyjaśniające idee, koncepcje świadomości Boga. We will find that there is still a lot of guilt. Możemy odkryć to, że tam jest dużo winy. And there's still a lot of fear connected with this. I dużo obaw, dużo strachu jest połączone z tym. I feel fearful when I don't do my life in this way as I think God is expecting me to do. Że możemy znaleźć to, że możemy myśleć, że możemy znaleźć sobie poczucie winy wynikające z tego, że nie działamy w taki sposób, w jaki myślimy, że Bóg chce, żebyśmy działali. Or I feel guilty because God or other people tell me that God expects me to be like this and I'm not. I albo mogę czuć się winny z tego powodu, że ludzie mówią mi, że powinienem w jakiś sposób zachowywać się, a ja się w ten sposób nie zachowuję. So what I want to say, this kind of pictures we have of God or the supreme absolute truth. Ja to, co chcę przez to powiedzieć, jest to, że ten obraz, który posiadamy na temat Boga czy prawdy absolutnej, mostly they are colored with our own religious backgrounds. On głównie pochodzi z tego, wynika z tego, jakie posiadamy, z jakiej kultury religijnej pochodzimy. Like for example, if you ask people, who do you think is God? Na przykład, jeśli zapytasz kogoś, co myślisz o tym, kim jest Bóg? Then there could be so many answers. Więc możemy uzyskać tak wiele odpowiedzi. Oh, some will say Jesus and Buddha and Shiva and Krishna. Ktoś może powiedzieć Buddha albo so many Jezus, names albo Shiva, albo Krishna, albo cokolwiek. Jest tak wiele imion na temat, które ludzie dają Bogu. And some will say, oh, there is no God. A ktoś może powiedzieć, że nie ma Boga. This is all some belief to make the people, you know, suppress the people and do what the churches want them to do. To są pewne przekonania religijne, które wkłada nam kościół czy instytucja religijna i ponieważ chce w ten sposób, żebyśmy wykonywali pewne czynności, które oni chcą, żebyśmy wykonywali. But if you ask the people about love. Ale kiedy zapytasz ludzi o miłość. Everybody will say I want love. Każdy powie, ja pragnę miłości. I want to feel love. Chcę czuć miłość. I want to be in love. Chcę być w stanie miłości. I want to be a loving person. Chcę być kochaną i kochającą osobą. So that's why in the realm of love there's no contradiction. W tym wymiarze miłości nie ma żadnych nie ma żadnego konfliktu. Therefore love is more important than God. Dlatego miłość jest ważniejsza niż Bóg. And therefore the divine feminine aspect. Dlatego boski żeński wymiar absolutu. Of God. Boga. Is love. Ten wymiar boski, najbardziej boski wymiar absolutu, wymiar Boga to miłość. So. Dlatego. On this there's no doubt. Nie ma wątpliwości na ten temat. In the name of God there's many fightings. Ponieważ w imię Boga odbywa się wiele walk i sporów. But in the name of love. Ale w imię miłości. Is only love. Jest tylko miłość. So that's why nowadays the people have come over this kind of righteousness in religious understanding. Dlatego ludzie w tej chwili przekraczają w religijnym dyskursie przekraczają to pojęcie bycia posiadania racji. Is everything clear so far? Or you have a question in between? Czy to co mówię jest you can follow my thought? Czy muszę coś wyjaśnić? Czy wszystko jasne do tej pory? Yes. We will try and understand. Yes, okay. Staram się zrozumieć. I will repeat again. Powtórzę jeszcze raz. In the name of God, there's many fightings. It is my God. This is the right God. This is the name of God. W imię Boga. And this is how you have to love God. And this is how you can reach God. Oh, sorry. I'm too fast. W imię Boga odbywa się tak wiele sporów i walki. Moje zrozumienie jest prawdziwe, nie twoje. Bóg ma tak na imię, jak ja uważam, a nie tak jak ty. Właściwe zrozumienie Boga jest takie, moje, a nie twoje. But in the name of love. Ale w imię miłości. Everything becomes very easy. Wszystko staje się proste.
Because this is the divine feminine power. Ponieważ to jest boska żeńska siła. See? Widzicie? God is love. Bóg jest miłością. And love is God. A miłość jest Bogiem. And if you stay in love, ale jeśli if you stay in love, jeśli stoisz, jeśli jesteś, znajdujesz się w stanie miłości, we stay in God. Jesteś w Bogu. So if we try to become loving or, you know, complete persons in the love. Jeśli chcemy być miłującą i pełną w miłości osobą, we will automatically automatycznie be in God consciousness. Będziemy znajdować się w stanie świadomości Boga. And we don't have to think who is the right God, what is the right religion. I nie będziemy musieli zastanawiać się nad tym, który Bóg jest prawdziwy, albo która religia jest prawdziwa. If we just stay in the love of God. Jeśli będziemy znajdować się w stanie miłości do Boga. And that's why the feminine aspect of God. Dlatego żeński wymiar absolutu, which is love, którym jest miłość, is more important than God himself. Jest ważniejszy niż Bóg sam w sobie. So this maybe sounds very surprising. Być może brzmi to zaskakująco. But it is a very, very ancient, way of understanding what is the way to come into a higher vibration of love and in God consciousness. Ale jest to starożytny sposób zrozumienia Boga i sposób wejścia w wyższy poziom rozumienia Boga. Without any religious restrictions. Bez wprowadzania żadnych restrykcji religijnych. Because nowadays we can say that the whole world is in the shift. Ponieważ w tej chwili możemy powiedzieć, że cały świat znajduje się w takim stanie podzielenia. We are not in this consciousness that we feel somebody has to tell us who is God and how to do it. We are not afraid anymore. Ponieważ nie jesteśmy w tym stanie świadomości, w którym musimy pytać, że dbamy o to, żeby nam ktoś powiedział, kim jest Bóg i jak go osiągnąć. We can follow now our hearts and open our hearts to what we feel is the right thing for me. Możemy otworzyć nasze serca na to i czuć to, co jest właściwe dla mnie i czym powinienem podążać. I możemy to zrobić samodzielnie. And we can feel it more because the feminine możemy czuć is tego growing więcej, in importance. Ponieważ ten aspekt żeński wzrasta i nabiera znaczenia. It's not only in religion, it's in life, and it's everywhere. It's to nie like tylko dotyczy religii, ale również życia i wszystkich innych aspektów. And when we do any kind of meditation, jeśli wykonujemy, praktykujemy jakikolwiek rodzaj medytacji, the most important thing is the feeling. Najważniejszą rzeczą jest uczucie, emocje. For example, this kind of mantra meditation on these beads. Na przykład ta medytacja z mantrą, którą wykonuje się przy pomocy tych korali. We can do it as a ritual. Możemy to robić jako rytuał. But to make it really powerful. Ale jeżeli chcemy, żeby to było miało pełną moc. And to really have a big impression on our consciousness. I miało wielki wpływ na naszą świadomość. Is to do it with love and feeling. Powinniśmy wykonywać to z miłością. So when we do these mantras, kiedy praktykujemy te powtarzanie tych mantr, in the beginning often we do it like a repetition that is very monotone. Na początku być może wykonujemy to jako taką monotonną recytację. And on every pearl we are doing one prayer. I na każdym koraliku wykonujemy jedną modlitwę. Maybe you know this from the church also, no? Like you have the rosemary in the Christian tradition. Może znać taką praktykę z kościoła, czyli rozmówienie różańca. Rosemary? When they do, and they do for every pearl, they pray, Mother Mary, be merciful to me. I że no? Na przykład like odmawiają jakąś modlitwę, Mario, bądź łaskawa dla mnie. So there's mantras for peace. Więc są mantry, których celem jest spokój. Like the ones we were doing here. Także taka, jak ta, którą tu śpiewaliśmy. Om Shanti Om, it makes us peaceful. Om Shanti Om, która sprawia, że jesteśmy spokojni. Because when the mind and all that is like rambling in my head all the time, judging, looking, oh, what is this, how she looks like, and how do I look like, and all these crazy things that are still always nas, in my mind. Nasz umysł jest poruszony i pracuje i zastanawiam się, co on robi, co on nie robi, jak ja wyglądam, jak ktoś wygląda, kto mnie coś myśli. Jeśli wprowadzimy na niego pewien spokój i koncentrację, then our subconscious can open. Wtedy nasza podświadomość otwiera się. And the prayers or our affirmations can go inside, deep inside. I wtedy nasze modlitwy i nasze afirmacje mogą iść wewnątrz. And like this we can
make our frequency of love higher. I w ten sposób możemy wprowadzić naszą częstotliwość serca, częstotliwość miłości na wyższy poziom. Means we can give more love. W ten sposób możemy dawać więcej miłości. And we can receive more. I możemy otrzymać więcej miłości. Because it is in our times of hectic and materialism, many things are there that is always distracting us from what is really important for our hearts. Ponieważ w dzisiejszych czasach dominującego materializmu jest wiele rzeczy, które niszczą nasze serca. And the divine aspect of loving emotions. I żeński wymiar czucia i emocji. This is the most important thing that all of us need. Jest najważniejszą rzeczą, którą każdy z nas potrzebuje. Without love, life is very empty. Bez miłości życie jest puste. Without love, I don't feel fulfilled. Bez miłości nie czuję się spełniony. Without love, I have no hunger. Bez miłości nie posiadam głodu. And without love, I don't feel like living. I bez miłości nie czuję się, że żyję. So you know, nowadays there's a very high suicide rate in the world. Więc z tego powodu na świecie wzrasta odsetek osób, które popełniają samobójstwo. Even though we have everything. Nawet jeśli posiadamy wszystko. In our Western countries. Zwłaszcza w naszych zachodnich krajach zachodu. Still, we are missing this love. Wciąż brakuje nam miłości. So how to connect to it? Jak być połączony z tym? And how to increase it? Jak to zwiększyć? This is something that will bring us to a next level of life. To jest coś, co wprowadza nas na wyższy poziom życia. And I just came to share with you. Przyszłam tutaj po to, żeby podzielić się z wami. My journey in life. Moją podróżą życiową. Also for the search of love. W której szukam miłości. Because when I was a young girl, I was always thinking everybody wants to be happy. Kiedy byłam młoda, myślałam, że każdy pragnie być szczęśliwy. I also want to be happy. Ja też chcę być szczęśliwa. But why is so much suffering in all the people around? Dlaczego, ale zastanawiam się, ale dlaczego jest tak wiele cierpienia i bólu wśród wszystkich ludzi, których widzę? Everybody is looking for this. Każdy szuka tego. Why it seems to be so difficult to dlaczego find it and to live it? Dlaczego wydaje się, że jest to tak trudne, żeby to uzyskać i żyć w tym? And so my search was going on and on and on. Więc moje poszukiwania odbywały się, ja szukałam. And I tried to really go deep in the understanding of divine love and how to connect with it. I wtedy chciałam odkryć to, jak znaleźć tą boską miłość i jak pogłębić jej zrozumienie. And then I started to do mantra meditation. I zaczęłam w pewnym momencie praktykować medytację z mantrą. And I can very much recommend it to everybody who wants to try like a silent prayer. I polecam to każdemu, kto chciałby spróbować takiej wewnętrznej ciszej modlitwy, która wznosi świadomość. And you know, it's universal. I to jest uniwersalne. When you want to pray to Mother Mary, you can also do. Jeśli chcesz modlić się do Matki Marii, if you want to pray to Krishna, you can do. Jeśli chcesz modlić się do Kryszny, możesz modlić się do Kryszny. And if you want to see where is the love? Ale jeśli chcesz odkryć, gdzie jest miłość, you can also pray to love. Możesz modlić się do miłości. Because God is love. Ponieważ Bóg jest miłością. So in the Vedic society or Vedic philosophy. W związku z tym wedyjskiej filozofii, czy wśród osób, które zajmują się wedyjską tradycją duchową. God and His love is always two persons. Bóg i jego miłość jest zawsze w dwóch osobach. Like we have Shiva and Parvati. Tak, have you heard about Shiva and Parvati? Mamy Shiva i Parvati. Słyszeliście o Shiva i Parvati? No. This is like one couple who live in the mountain of Kailash. To jest pewna taka para, która żyje na górze Kailash. And we have Radha and Krishna. Ale mamy też Radha i Krishna. That's God and His love. To jest Bóg i jego miłość. And for example, you can chant the mantra for peace. A możecie powtarzać tą mantrę dla pokoju. And you can also chant the mantra for love. Ale możecie też powtarzać mantrę dla miłości. And you have heard maybe of this Maha mantra.
Może słyszeliście kiedyś Maha Mantra? This is very popular. It has become so popular by George Harrison. To stało się popularne z powodu, że śpiewał My tego Sweet czasu. Lord. You remember George Harrison that song? Śpiewał taką pieśń My Sweet Lord. Of George Harrison. He was singing this in the 70s because the Beatles were also trying to find love. Ponieważ Beatles również próbowali odkryć miłość. And they tried different kind of meditations. I próbowali różne rodzaje praktyki medytacyjnej. And I like this song My Sweet Lord because he is going in the deep understanding of it. Ja lubię tą piosenkę My Sweet Lord, ponieważ on w niej w treści idzie coraz głębiej w ten temat. This Maha Mantra. I tam pojawia się Maha Mantra. It's a big and important mantra in this time. To jest ważna i potężna mantra w dzisiejszych czasach. Because it has the power to connect us. Ponieważ ona posiada siłę, aby nas połączyć. And we all I wszyscy are the eternal souls in our hearts. Te jesteśmy wiecznymi duszami, które rezydują w naszych sercach. You know, a dead body is only smelling after some time. Ponieważ wiecie o tym, że martwe ciało zaczyna śmierdzić po pewnym czasie. Today told us in his house when old lady has died. Dzisiaj nasz przyjaciel opowiadał nam, że kilka tygodni temu w domu tutaj nieopodal zmarła pewna starsza kobieta i przez dwa tygodnie nikt tego nie odkrył. So it was only the remainders of her body there, and they were very, very bad smelling and many flies. I to, co tam zostało odkryte, to była duża ilość złego smrodu i mnóstwo. The soul cannot die. Dusza nie może umrzeć. When we change our bodies, kiedy zmienimy nasze ciało, we have not lost anything. Nic nie jest stracone. Of course, our family has lost us. Oczywiście nasza rodzina traci nas. But the soul is continuing on the journey. Ale dusza kontynuuje swoją podróż. I have recently tried to understand about the people who had near-death experience. Have you heard about this? Ja near-death experience? Kiedyś studiowałem temat osób, które przeżyły takie doświadczenie bliskiej śmierci. Yes. Słyszałeś o takich osobach? Somebody who has had some heavy disease, but they come back. Ktoś, kto przeżył śmierć kliniczną, ale wrócił ze świadomością do umarł, ale wrócił ze świadomością do ciała. So I have studied the life of one very famous American brain surgeon. I kiedyś czytałem życiorys takiego znanego amerykańskiego lekarza, który zajmował się operacjami mózgu. And he said that actually his religious background was from Christianity. I on tam odkryłam, że on pochodził z rodziny, która wyznawała chrześcijaństwo. But in his study of the brain, ale poprzez swoje studia nad mózgiem, he started to believe that he is the brain. On zaczął myśleć, że jest mózgiem. He became agnostic. Agnostic means like somebody who is like into knowledge and understanding the universe of like an energy level. Agnostyk to jest taka osoba, która rozumie, że jest wszechświat scientific. I próbuje zrozumieć wszystko w taki naukowy sposób. And he one day pewnego dnia he went down in his after sleeping in his kitchen. Pewnego rodzaju spał i wstał i udał się do kuchni. And his son was there and he said, syn tam był. Son, I don't feel so good today. I powiedział, nie czuję się dzisiaj zbyt dobrze. I will go take a little bath. I feel a little bit down. Maybe I'm getting a cold. I wezmę ciepłą kąpiel, ponieważ czuję się, że zaczyna brać mnie przeziębienie. And he didn't have any you know, signs before that. I ten nie posiadał żadnej wiedzy czy jakiejś doświadczenia, jakiejś wiedzy na ten temat, co się na tym kryje. So he went to the bath and he took a warm bath. Więc on poszedł do łazienki i wziął ciepłą kąpiel. And he was lying in his bath and he never woke up of it. He never woke up out of the bathroom, out of the bathtub. Że on usiadł w wannie i nigdy z niej nie wstał. Because ponieważ his whole system broke together. Ponieważ jego wszystkie wewnętrzne systemy neurologiczne zostały zablokowane. And then they found out he had one very highly already emergent meningitis.
I okazało się, że dostał jakiegoś dużego wstrząsu neurologicznego, który to spowodował. This is one disease where how do you call this in English? The brain is getting infected. To jest pewnego rodzaju choroba, która polega na tym, że pewna część mózgu jest zainfekowana. And his whole spine and everything was already full of infection. I wtedy wszystkie, cały układ nerwowy, zaczynając od tego głównego, który jest kręgosłup, jest zainfekowany. So all the doctors, wszyscy lekarze, who were his friends because he was a brain surgeon, którzy byli jego przyjaciółmi, ponieważ on był lekarzem od mózgu, they thought he had lost his life. I oni byli przekonani o tym, że on właśnie stracił życie. After one day, dzień później, he lost his consciousness and went into a coma. On stracił swoją świadomość i znalazł się w stanie komy. And he is still today alive. Ale on żyje do dzisiaj. And he was sharing what happened in this time when he was in coma. I on opowiada o tym, co wydarzyło się z nim wtedy, kiedy był w tym stanie komy. He said his consciousness went to a place. Jego świadomość udała się w miejsce. Of silence. Silence or science? Silence. Silence. Miejsce, gdzie była cisza. And there. I tam. He listened to one sound. Usłyszał pewien rodzaj dźwięku. The sound was coming from like a far distance. I ten dźwięk tak jakby wydobywał się z dużej odległości. Dochodził z dużej odległości. And he heard like an angel choir. I słyszał jakby taki chór anielski. And he said in that moment where he was connecting with this sound vibration. I tego kiedy był w tym momencie, kiedy był połączony z tą wibracją dźwiękową, his consciousness became attracted to it. Jego świadomość była przyciągana do tego dźwięku. And he lifted himself out of kind of a dullness. I wtedy doświadczył czegoś. Dumb, you know, he felt like numb and dumb before, like in a worm kind of state. A, że on miał takie doświadczenie, że się wczuł, jakby był ponownie w łonie matki. And then he came into like some realm, like of heavenly dancers or heavenly surroundings. Że jest w takim niebiańskim miejscu otoczonym przez niezwykłe jakieś boskie istoty. This all happened in his coma. I to wszystko wydarzyło się wtedy, kiedy on był w stanie komy. And at that moment he was clinically dead. I on w tym momencie przeżył śmierć kliniczną. And so he had some experiences. It is very interesting. You can find him on YouTube. I think his name is Alexander. Some very famous. Możecie to znaleźć. Ta historia jest gdzieś jest jakiś film na YouTube, który o tym opowiada. What I just want to say in short. Także ja to tylko chcę tak w skrócie opowiedzieć. So his doctors, they said he is a brain dead person. I doktorzy stwierdzili, że to jest że on jest osobą, której mózg umarł. And by chance. I przypadkiem. His 10-year-old son. Jego 10-letni syn. Heard how the doctor spoke. I słyszał, jak lekarze o tym mówili. He was not supposed to hear it. I ale on nie powinien tego słyszeć. But then he ran into the intensive care. I ale on to słyszał i wbiegł do tego pokoju intensywnego. Where his father was there. Gdzie jego ojciec leżał na łóżku. On tubes and everything. I miał te wszystkie podłączone instrumenty do siebie. And he lifted one of his eye, which was like this. Podniósł jednego powiekę. And he said, "Papa, you cannot go now." I powiedział mu, tata, nie możesz odejść teraz. You won't go now. Nie możesz iść. So his father, who was in this coma, was somewhere in other worlds. Jego ojciec, który był w komie, a jego świadomość była gdzieś tam w innym świecie. He listened this call of love from his son. Usłyszał to wezwanie miłości pochodzące od jego syna. And his soul decided that he had to come back. I on wtedy zdecydował, że on musi wrócić. And by some miracle he came back. I w jakiś cudowny sposób on wrócił. And since then he is speaking about his realizations in this state. I od tego czasu on opowiada to swoje doświadczenie. And he's speaking about the power of love. I mówi o mocy miłości. And the power of bonding. I o mocy przywiązania czy łączności z kimś. And he's speaking about the power of sound vibration. I mówi o mocy wibracji dźwiękowej. Which can really uplift all of us from tak a very wznieść naszą świadomość każdego z nas. Very hopeless, depressive or wszystkich nas, którzy, unfulfilled state. Czy podnieść nas z takich beznadziejnych sytuacji pełnych bólu i cierpienia. To a high state. Do wyższego poziomu.
So the power of sound vibration. Zatem moc wibracji dźwiękowej. And love is another kind of vibration only. A miłość jest innego rodzaju wibracją. It's the one that can heal our consciousness on the deepest level. Jest tym, co może oczyścić naszą świadomość w najbardziej głębokim jej stanie. And I come back again to the power of mantra. Chciałam wrócić tutaj do tematu mocy, która płynie z mantry. I showed all of you this very nice mantra prayer. Pokazywałem wam ten wspaniały chain or mala. Tą malę, czyli korale medytacyjne. And I can recommend it if you are interested. Mogę wam polecić, jeśli jesteście zainteresowani. My friend has some that he can give. Że mój przyjaciel ma kilka, które może rozdać. This is from India. One są z Indii. It has been made from a holy tree. Jest wykonane z drzewa, które jest uznawane za święte. And when one comes at home and in the evening or in the morning, where the subconscious is the most open. I codziennie rano lub wieczorem, kiedy podświadomość jest najbardziej otwarta. Then one can try to meditate. Ktoś może medytować. And this kind of meditation or prayer. Which is coming medytacji, to the heart, albo modlitwy, która wchodzi do serca. It will be very able to help us to come into the contact with the divine love. Będzie pomagać nam wejść w kontakt z boską miłością. So this divine love has many names. W związku z tym ta boska miłość ma wiele imion. You know, God has also many names. Bóg posiada również wiele imion. According to how you love somebody, you will give a name. Niezależnie od tego, jakim uczuciem kogoś darzymy, dajemy mu You can say imię. My sweetheart, my darling. Możemy mówić moje kochanie, moje serce. My honey. Mój kwiatuszku. My sugar. Mój cukierzeczku. So love gives a name. Zatem miłość nadaje imiona. So therefore, all different kind of religions have different names, but it doesn't Zatem różne religie mają that they mean different persons. Ale to nie oznacza, że one mówią o innej osobie. It's just like according to their own level of frequency of consciousness. To zależy od tego rodzaju, od poziomu wibracji, które They try to connect with the divine love. I one chcą połączyć się z boską miłością. I want to share with you one mantra that is my favorite one. Chciałam podzielić się z wami pewną mantrą, która jest moją ulubioną. Because this mantra is the mantra of love. Ponieważ jest to mantra miłości. Because I have found out in my life. Ponieważ ja odkryłam w moim życiu. That love is the most important thing that matters. Że miłość jest najważniejszą rzeczą w życiu i to jest to, co sprawia, że życie ważne. And love is not only a vibration. I miłość nie jest jedynie wibracją. Love has also many names. Miłość posiada również wiele imion. And the mantra that I have meditated for the last 30 years. Że mantra, którą medytuję przez ostatnie 30 lat. Is this Maha Mantra. Jest to Maha Mantra. And in the name of love. I w imię miłości. We can let everybody chant their own mantra. My możemy polecamy, aby każdy powtarzał swoją własną mantrę. In the name of love, everybody can love in the way that they feel attracted. I każdy może powtarzać tą mantrę, do której czuje atrakcję i przyciąganie. So this Maha Mantra, it consists of three names. Jest tylko z tym ta Maha Mantra składa się z trzech imion. It's Hare, którym jest Hare, Krishna, and Rama. I Rama. Hare is the name for the divine goddess of love. Hare jest imieniem boskiej żeńskiej energii. She is called also Radha. Ona również nazywana jest Radha. And she is the one. I ona jest jedna. That will combine or connect us with God. Jest tą, która łączy nas z Bogiem. Krishna is one name of God. Krishna jest jednym z imion Boga. It means the one who is attracting all souls. Oznacza tego, który przyciąga wszystkie dusze. And Rama is another name for the eternal joy. Jest innym imieniem, które oznacza boską radość. So this kind of meditation is very easy. Więc ten rodzaj medytacji jest bardzo prosty. We can try it at home. Możemy próbować i praktykować to w domu. We don't need to go in the church. Nie musimy udawać się do kościoła. Or in a temple. Albo do świątyni. Because our body is already a temple. Ponieważ nasze ciało jest świątynią boskiej miłości. We were created by love. I ono zostało wytworzone przez miłość. And if we can connect every day with this love. Jeśli codziennie będziemy połączeni z tą miłością. Our life will be
more and more joyful. Nasze życie będzie coraz bardziej radosne. And even the difficult things in our lives. I nawet trudne rzeczy w naszym życiu. We will accept as the mercy. Będziemy przyjmować jako łaskę. For growing on a higher level. Sprawia, że możemy wzrastać na wyższy poziom. Means we can accept everything. To znaczy, że możemy robić cokolwiek and live an integrated life. I żyć w takim zintegrowanym stylem życia. And integration. I ta integracja has more power posiada więcej mocy than separation. I niż rozdzielenie. Nowadays the whole world is interested in separation. I obecnie cały świat jest zainteresowany rozdzieleniem. I am German, I am Polish, I am right. Ja jestem Polakiem, ja Niemcem, ja jestem the president of America. I am the president from Russia. Ja jestem prezydentem Ameryki, ja Rosji. I am right. No, you are wrong. Ja mam rację, ty nie masz racji. And the people try to make their lives, you know, like a cage. I w ten sposób ludzie chcą żyć jak w jakiejś jaskini. But in love there is no separation. Ale w miłości nie ma rozdzielenia. Love is only interested to make a union. Ponieważ miłość sprawia, że and chcemy to bring żyć w połączeniu. Together. Aby ludzie byli razem. And so this maha mantra is also the mantra that brings all people together in love. Która sprowadza wszystkich ludzi razem w miłości. So I want to sing another mantra with you in this także case. Chcę zaśpiewać z wami inną mantrę w tej chwili. And we can open our hearts for this loving connection. I możemy połączyć otworzyć nasze serca na to boskie połączenie. And after that we can share some questions. I potem będzie moment, mogę odpowiedzieć na jakieś pytania. Or I can read another. Yes. I have a question. Yes. How many times you must sing this mantra? Jak wiele razy musisz powtarzać tę mantrę? Is completely up to you. To zależy całkowicie od ciebie. Of course, the more you do it. Oczywiście im więcej to robisz. The more you have the energy. Tym więcej masz energii. There are some monks who do it from morning to evening. Wykonują to od rana do wieczora. And they become very focused. I oni są bardzo skoncentrowani. Concentrated. Skupieni. And full of energy. I pełni energii. But ale this maha mantra has a special mercy in this time. Ale ponieważ ta maha mantra posiada specjalne błogosławieństwo. It's not always the amount. I to nie jest kwestia ilości. If you can do maybe only 10 minutes with love. Jeśli możesz to wykonywać na przykład tylko przez 10 minut z miłością, możesz to put your feelings inside and you do it in the morning and in the evening. I zrobisz to rano lub wieczorem. Then it can have a more, you know, effect as if you do it always like a ritual. Niż jak będziesz to wykonywał jedynie jako rytuał. So in meditation, there's three important factors. W medytacji są trzy ważne elementy. The positive attitude. Pozytywne nastawienie. And to know what is the goal. Znajomość celu. And to put your feelings. I umieszczenie w to własnych uczuć. For example, if I say mantra, I will say only one example. Podam jeden przykład. I love apples. Kocham jabłka. So my mind, the consciousness, is like also like a hard disk. It's like jest a computer. Jak I have to fill disk it. Komputera. So I, okay, clear. It's about me. Oczywiście to jest. My mind understands. A to jest o mnie, ja rozumiem. Love also, it's about joy and adoring. Miłość jest jeśli mówimy miłość, mamy na myśli radość i adorację. And apples. Ale jabłka. There can be many meanings in mogą my mieć wiele znaczeń about w mojej myśle, co to red znaczy. Red apples, green czerwone, apples, zielone. Apple computer, Apple, komputer, Apple, you know, Apple iPhone. A może iPhone. Whenever we put something in our mind, in our subconsciousness, it will scan everything. What the meaning could be. Jakie znaczenie może być? So that's where the feeling comes in, or the actual the visualization. I to wtedy może pojawić się w naszym świadomości pewien obraz. I can visualize. Mogę wizualizować, widzieć. The red apple. Czerwone jabłko. And then my mind will connect with the mantra or the feeling that I have because I like
red apples and my mind knows exactly what it means. Ja lubię czerwone jabłka i mój umysł wie, co to znaczy dla mnie. For example, if you meditate on this maha mantra. Jeśli na przykład medytujesz nad maha mantrą, you can have pictures. Możesz mieć jakiś obraz. Or you can have your altar. Możesz mieć swój ołtarz w domu. For example, Jesus or Mother Mary or who you have. Jezusa albo Matkę Marię. You can call out to this love. Możesz nazywać to, wzywać tam, nazywać to miłością. And you can try to connect with this. Możesz stać się czuć połączony z tym. And pray for guidance. I modlić się o przewodnictwo. And it's not only the amount. I to nie jest kwestia ilości. Many times it is more. Wiele razy. The loving feeling of. Te miłosne uczucia. Connection. Połączenia. Helplessness. Poczucia bezradności. And humility. I pokory. To open the container of my heart. Aby otworzyć pojemnik z naszego serca. And to receive. I otrzymać w niego dar. Because receiving is the feminine aspect. Ponieważ otrzymywanie jest żeńskim aspektem naszej osobowości. If we think we can control it all, jeśli myślimy, że możemy wszystko kontrolować, wtedy nie ma potrzeby modlitwy. Prayer is for those who want to receive guidance. Modlitwa jest dla tych, którzy pragną uzyskać przewodnictwo. This is a feminine aspect in all of us. To jest żeński aspekt, który każdy z nas posiada. And so we see that those who are very soft-hearted. Potem widzimy, że ci, którzy posiadają miękkie serce, who are very intuitive, którzy posiadają dużą intuicję, perceptive, dużą percepcję, empathic, i empatię, they can do prayer with love. Oni mogą modlić się z miłością. And actually, I cannot say that it's once you have it and then you got it. I nie, oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że to jest, że zrobisz to raz i to otrzymasz. Opening for surrender. Ale to jest codzienna praktyka otwarcia na podporządkowanie. A daily desire to be in the flow of love. To jest takie dzienne pragnienie, że chcę być w tym strumieniu miłości. And I cannot say that if you do it 100,000 times it will be. I nie chcę powiedzieć, że jak zrobisz to 100,000 razy, to będzie bardziej efektywne. The more you can do it, the more it is good. I więcej możesz zrobić, to tym lepiej. But there are no rules, ale nie ma no regulations. Nie ma reguł i zasad. That will give like a mathematically, które dadzą ci wyniki jak jakimś wzorze matematycznym. The most important ingredient. Najważniejszym składnikiem is our feelings. Są nasze uczucia. And we all know that sometimes my heart is more open, I can feel wiemy, more. I wiemy, że kiedy nasze serce jest bardziej otwarte, możemy czuć and więcej. And sometimes the heart feels more closed. A czasami jest bardziej zamknięte. So every day it is a new opening. Zatem każdego dnia jest nowy dzień, nowy początek. But my consciousness. Ale nasza świadomość will tune in with this energy. Będzie dostrajać się do tej energii. And it will help me every day będzie to have loving każdego dnia, exchanges and be open boskie połączenie, boską wymianę and to be in tune i bycia with the divine love which is all around to boskiej miłości, która jest and I can have dookoła. Also a teacher who helps me mogę I can mieć exchange także nauczyciela, który będzie mi pomagał i który będzie mnie prowadził i mogę z nim mieć wymianę. You know, it's important to have exchange with somebody who is doing the same meditation. Mieć, it helps. Mieć przewodnictwo czy wymianę z kimś, kto praktykuje ten sam rodzaj medytacji. We can say, okay, we are all looking for love. This is also true. Oczywiście możemy powiedzieć, że wszyscy szukamy miłości, to jest też prawda. Also, we have different focus. Ale posiadamy różnego rodzaju skupienie czy koncentrację. So it's good to exchange with those who doing also similar meditations. Zatem dobrze jest mieć połączenie, kontakt z kimś, kto wykonuje ten sam rodzaj medytacji. To be in like-minded association. Żeby posiadać towarzystwo osób, które mają to samo nastawienie umysłowe. And to inspire each other. I żeby inspirować się nawzajem. Not to lose faith or to lose hope. Nie po to, żeby tracić nadzieję czy wiarę. But to every day, again and again. Ale codziennie, ponownie, raz za razem. Take shelter in this love. Chcemy przyjąć schronienie w tej miłości. And have a full faith that I am a child of this love. I mieć takie pełne przekonanie, że jestem dzieckiem tej miłości. And love will guide me. I miłość będzie mnie prowadzić.
And try to surround yourself with people who have the same desires. Starać się otaczać osobami, które mają to samo pragnienie. And I can recommend that you will also contact with. Ja mogę ci polecić, żebyś posiadał kontakt. Our Krishna Kirtan. Z osobami, które tutaj są. We are having regular meetings. We do more. This is like an introduction. Staramy się posiadać takie regularne spotkania. We do more meditations. To nasze dzisiejsze spotkanie jest tylko takie inicjalne. More about the Bhagavad Gita. Ja chciałabym przyjechać tutaj częściej i mówić więcej o Bhagavad Gita. Very holy book. Także to jest of India, it's all about the soul and the soul's relationship with the divine. W związku duszy z boskością. And it's very empowering and it's very healing. And it's a never-ending ocean. I to jest ocean, który nie ma końca. Of happiness we can find here, and we can implement it in our lives very individually. I możemy to zastosować w własnym życiu i zgodnie z indywidualnymi potrzebami. It's a very beautiful thing, and it's a treasure, and it doesn't cost anything. It's a free gift. Jest to dar, który nie ma ceny. So I invite you to come and share more of this, and now we try this mantra. I spróbujemy teraz zaśpiewać tę mantrę. And those who don't know it, and they can just close their eyes and listen to the vibration, and let the body inhale this. I poczuć, pozwolić, żeby ciało uzdrawiało się poprzez wibracje i miłość z tego płynącą.